Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało z tego, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwa, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali, łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Ciekawe, bo w okresie Bożego Narodzenia to się raz za razem czyta właśnie w liturgii ten fragment Ewangelii Świętego Jana, początek Ewangelii Świętego Jana, tak zwany prolog, czy też jak mówią inni, hymn o Słowie, nie? Z tym słynnym stwierdzeniem, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Widać, są tu jakieś bardzo ważne tematy, skoro Pan Jezus, skoro Pan Bóg chce, żebyśmy ciągle na nowo pochylali się właśnie nad tym tekstem i szukali tutaj dla nas czegoś, co nas nakarmi. I wiecie, tak bardzo do mnie dzisiaj przemawiają te słowa, że to Słowo, które się stało ciałem, wszystkim, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. To jest ciekawe, że żeby być dzieckiem Boga, to trzeba mieć moc i że tej mocy to sami z siebie najwyraźniej nie wykrzeszemy, tak? Nie wyciśniemy z siebie takiej mocy, żeby być dzieckiem Boga. Sami sobie tego nie jesteśmy w stanie dać, ani sami nie jesteśmy po to w stanie sięgnąć, ani sami nie jesteśmy najwyraźniej w stanie tego zrealizować, no bo trzeba właśnie wcielenia, trzeba, żeby Bóg przyszedł do nas, żeby dał nam taką moc bycia dziećmi Bożymi. No z jednej strony to jest niby atrakcyjne, bo tak właśnie wczoraj, nie wiem czy pamiętacie, ci co byli, to właśnie trochę o tym mówiłem, że zgodzenie się na bycie dzieckiem Boga to naprawdę przynosi człowiekowi wielką ulgę, bo nagle człowiek odkrywa, że nie musi sobie na siłę ze wszystkim poradzić. Właśnie przeciwnie, człowiek odkrywa, że może przyjść do swojego wielkiego Ojca Boga z całą swoją nieporadnością, ze swoją bezsilnością, bezradnością, tak, ze swoimi błędami, upadkami, z tym, co mnie boli. Wiecie, no, tak jak dziecko, nie? Jak się uderzy w palec, to gdzie biegnie? No właśnie, nie? Do rodziców, do mamy, do taty, nie? No i się okazuje, że Pan Bóg nas zaprasza do takich właśnie relacji, On chce takich relacji z nami. Nie, on nie wyobraża sobie, że my zrobimy coś, czego nie potrafimy. Przeciwnie, pochyla się nad nami właśnie dlatego, że wie, że co? Że nie potrafimy. Właśnie dokładnie dlatego się nad nami pochyla.
Wiecie, ja tak sobie myślę też, że my robimy taki wielki błąd, że myślimy, że trzeba udowodnić Bogu, że nadajemy się do tego, żeby nas kochać, że trzeba wykazać się przed Bogiem, tak, nie wiadomo czym, i wtedy Bóg się mną zachwyci i mnie pokocha. Natomiast prawda jest odwrotna, że Bóg nas kocha dlatego, że my nie mamy czym się wykazać. Tak. Okazuje się, że Bóg jest tym, który jest zakochany w bezradnych, w bezsilnych, w pokrzywdzonych, właśnie w takich różnych, którzy w ogóle nie mają czym się wykazać. Ci budzą Jego największe wzruszenie, poruszają Go do głębi, nad takimi się najbardziej nachyla. I właśnie to oglądaliśmy w Chrystusie. Właśnie, więc z jednej strony to jest dość atrakcyjne być dzieckiem Boga, z drugiej strony okazuje się, że dla nas są pewne progi nie do przejścia. Na przykład trzeba co zrobić? Trzeba puścić ze swoich rąk kontrolę nad tym, co się dzieje. Tak? Trzeba się zgodzić, żeby to Pan Bóg kontrolował. No i teraz właśnie ręka do góry. Kto tak, prawda, potrafi z taką zupełną łatwością puścić ze swoich rąk wszystkie sznurki? Tak, żeby nie kontrolować, nie pieklić się, nie denerwować, właśnie tylko po prostu puścić z rąk i się cieszyć, że kto inny się tym zajął. No, kto? Kto tak potrafi? Właśnie, więc no, zobaczcie, nie, że to się okazuje, są takie progi nie do przejścia w tym stawaniu się dzieckiem Boga, różne. I te progi nie do przejścia to się właśnie biorą z tego, że wszyscy jesteśmy zranieni czym? Grzechem pierworodnym. A ta rana grzechu pierworodnego to polega na tym, tak dzisiaj właśnie warto zwrócić uwagę na taki aspekt tej rany grzechu pierworodnego, że jakby ta rana grzechu pierworodnego skutkuje takim faktem, że nam strasznie trudno jest zaufać komuś. Jest nam strasznie trudno zaufać drugiemu człowiekowi, a Bogu to już w ogóle. Że to nigdy nie wiadomo, co się stanie. Nie? Właśnie i ten brak ufności to też powoduje, że my się czujemy bardzo samotni, zdani tylko na siebie właśnie. I ta samotność skutkuje później lękiem o siebie, lęk o siebie skutkuje egoizmem, czyli skupieniem się na sobie, to z kolei skutkuje walką o siebie, no i to wszystko tak krok za krokiem leci, rozumiecie? A wszystko się zaczyna od tego, nie wiem czy kiedyś zauważyliście, że pierwszy krok złego ducha był taki, żeby podważyć w nas prawdę o Bogu. Dopóki Adam i Ewa żyli zapatrzeni w prawdę o Bogu, w tą mądrość, o której w dzisiejszych czytaniach, no to w ogóle nie mieli problemu z tym, żeby Bogu ufać, żeby złożyć się w Jego ręce, żeby się radować tym, co Pan Bóg z nimi robi, żeby mieć poczucie, że są kochani, że są zatroszczeni, że On z nimi jest, że ich nie zostawi, nie opuści. No komfort jak nie wiem. Bo zobaczcie, jak się głębiej temu przyjrzeć, to nam nawet nie tyle chodzi o to, żeby mieć zapewnione wszystko materialnie. Jak się głębiej temu przyjrzeć, to właśnie tu jest nasza choroba, tu są najgłębsze pragnienia naszych serc. Żebym ja wreszcie nie był samotny, sam. Żebym nie żył w lęku o siebie, w niepokoju, co ze mną będzie. Żebym wreszcie przestał, nie musiał już o wszystko walczyć, o wszystko zabiegać, wszystko kontrolować, żeby to wreszcie wszystko ze mnie zeszło i żebym poczuł taki komfort, że jest ktoś, kto mnie miłuje, ktoś, kto mnie nigdy nie zostawi, nie opuści, kto się nie wycofa, kto mnie zrozumie nawet wtedy, kiedy ja popełnię błąd, kiedy upadnę, kiedy mi nie wyjdzie, że nawet wtedy mnie zrozumie i szczególnie wtedy z miłością się nade mną pochyli. Bo zobaczcie, kiedy my potrzebujemy najwięcej miłości? Kiedy my potrzebujemy, żeby ktoś nad nami się użalił, żeby ktoś nas przytulił, prawda? No kiedy? No właśnie wtedy, kiedy wychodzi nasza nieporadność. No właśnie wtedy, kiedy padniemy na glebę i leżymy. No właśnie wtedy człowiek potrzebuje, żeby ktoś się nad nim pochylił i żebym dostał takie doświadczenie, że mimo wszystko jest ktoś, w czyich oczach ja ciągle jestem wart miłości, ktoś, kto ze mnie nie zrezygnował. No zobaczcie, no bo wtedy, kiedy wychodzi cała głębia naszej małości, naszej nieporadności, naszej bezsilności, to wtedy tak naprawdę rodzi się w człowieku pokusa, żeby co? Żeby zrezygnować z samego siebie, nie?
że ja się już do niczego nie nadaję. I wtedy człowiek w ogóle do życia potrzebuje takiego doświadczenia, że ja o sobie myślę, że ja już się do niczego nie nadaję, ale żeby przyszedł ktoś, kto mi da takie doświadczenie, że on uważa, że ja się nadaję i to jeszcze się nadaje do tego, żeby mnie kochać. I właśnie dokładnie dlatego Słowo staje się ciałem. Żeby takie wszystkie rzeczy w nas zaspokoić, nasycić. Właśnie te potrzeby. No my czasami gromadzimy się przy Bogu, bo myślimy, że Bóg jest sposobem na załatwienie różnych spraw i w ogóle, że tu, prawda, nam załatwi coś tam i nie wiadomo jeszcze co. A On przede wszystkim chce załatwić to, co siedzi najgłębiej w twoim sercu. Wyleczyć cię z tych lęków. Wyleczyć cię z ciemności, która zapanowała w twoim sercu, z wątpliwości. Wyleczyć wszelkie kłamstwo, które tam nosisz, kłamstwo o Bogu. Nie? To, od czego zaczął zły duch. Żeby podważyć prawdę o Bogu, że zrodziła się w człowieku nieufność wobec Boga. Nie? Zawsze jego pierwszy krok taki jest. Nie? Że doprowadzić do jakiejś nieufności, zwątpienia. Nie? Prawda? Podejmujesz decyzję. Zobaczcie, to nawet w codzienności działa, nie? Podejmujesz jakąś decyzję, masz jakieś plany, nie? Nie daj Boże, to jest dobra decyzja, to zaraz się pojawia co? Wiercenie. A może ja jednak źle robię, może to trzeba inaczej, a może to trzeba zrezygnować, a może to w drugą stronę pójść, nie? Bo to jest właśnie to, zasiać w tobie wątpliwości, zwątpienie, tak. Wytrącić cię z równowagi, prawda? I zostawić cię z tym wszystkim samego, żeś ty w tym wszystkim nachybił, trafił, błądził i wreszcie zginął. I właśnie dlatego Słowo staje się ciałem, tak, żebyśmy my mogli w Bogu wierzyć nie tylko na Słowo, jakieś abstrakcyjne Słowo, tak, bo On wyrzekł Słowo i teraz zapewnia nas, że to Słowo dotrzyma, żeby to Słowo nie było tylko dla nas jakimś abstrakcyjnym dźwiękiem, ale to Słowo staje przed nami żywe, tak jak święty Jan będzie wołał, dotykaliśmy rękami, widzieliśmy na własne oczy. Właśnie to Słowo, tu czytamy w Ewangelii Słowo, a za chwilę zobaczymy, że to wszystko rzeczywiście się stanie obecne tu na ołtarzu. Żebyś mógł zobaczyć na oczy, dotknąć, tak, żebyś się przekonał, tak, że naprawdę jest ktoś w czyich oczach zawsze jesteś umiłowany. W czyich oczach jesteś zawsze umiłowany. W oczach Boga jesteś zawsze umiłowany. To, czym się zachwyca święty Paweł w drugim czytaniu, że w jego oczach zawsze jesteśmy warci czego? Błogosławieństwa. Co to znaczy błogosławić? Eulogeo znaczy dobrze mówić. Bóg ma do powiedzenia o tobie tylko dobre rzeczy. Ma na twój temat tylko dobre myśli. I nawet jak padniesz, nie wiadomo jak głęboko i nie wiadomo jak bardzo padniesz, nie wiadomo jak się potłuczesz przy tym upadku i nie wiadomo jak się poranisz, to go tylko pobudzi do jeszcze większej miłości i czułości wobec ciebie. Do jeszcze większej miłości i czułości wobec ciebie. Świat nas przyzwyczaja do tego, że jak coś ci nie wyjdzie, jak się przewrócisz, jak popełnisz błąd, to jesteś nic nie wart, to trzeba z ciebie zrezygnować, a u Boga jest odwrotnie. Jeszcze większa miłość, jeszcze większa czułość, jeszcze większa troskliwość. Popatrzcie, kiedy ludzie sprzeniewierzyli się, kiedy padli, kiedy doprowadzili do grzechu pierworodnego, to jaka jest odpowiedź Boga? Jeszcze większa czułość, jeszcze większa tkliwość, jeszcze większa troska, jeszcze większy wysiłek objawiony nam w Chrystusie. I to trzeba zgłębiać. To nas uleczy, to nam da siłę, to nam da radość. Prawda, prawda, która przychodzi w Chrystusie, prawda o Bogu, prawda, która zawsze jest pociechą, która zawsze jest nadzieją. Prawda, do której trzeba wracać, uparcie stawiać sobie przed oczy, zwłaszcza właśnie w tych chwilach, kiedy człowieka ogarnia ciemność. Wiecie, ja ciągle mam przed oczami taką scenę, wiecie, jak miał na imię pierwszy papież w historii? Piotr. I teraz, cóż to jest za człowiek, ten Piotr?
Nie wiem, czy kiedyś czytaliście tak wnikliwie Ewangelię ze szczególnym zwróceniem uwagi na te wszystkie sytuacje, kiedy się pojawia święty Piotr. I nie wiem, czy kiedyś zwróciliście uwagę, że ten święty Piotr to jest co? To jest jedna wielka noga, jak to się mówi. Bo wszystkie sytuacje, w których się pojawia, no to prawda, coś tam zgrzyta między Piotrem a Jezusem. Jak to się mówi, Piotr na całej linii zwykle daje, że tak powiem, ciała. Nie? A to jest pierwszy papież, wybrany osobiście przez Jezusa, wskazany osobiście przez Jezusa. Aż do słynnej sceny na dziedzińcu arcykapłana, kiedy Piotr trzy razy się przysięga, że co? Że Jezusa w ogóle nie zna. Nie? Zobaczcie, co to jest za człowiek. Taki jak my. Taki jak my. Okazuje się, że Jezus nie wybrał na pierwszego papieża jakiegoś nie wiadomo herosa i nie wiadomo kogo, tylko kto wie, być może najsłabszego ze wszystkich swoich uczniów. Być może najsłabszego, jak się tak głębiej w to wczytać wszystko. Ale Piotr miał jedną cechę i to go czyni doskonałym papieżem, idealnym papieżem wszystkich czasów, wzorem wszelkiego papieża. Tak, miał jedną cechę, że jak odkrył, że dał ciała, że znowu padł, że znowu się pomylił i że w ogóle znowu mu nie wyszło, to miał taki odruch, że wtedy trzeba do kogo? Do Jezusa. I to go uratowało właśnie, kiedy trzy razy pod przysięgą się zapierał, że w ogóle Jezusa zna, że kiedy do niego dotarło, co zrobił, to pierwsze, co uczynił, to co? Popatrzeć w oczy komu? Jezusowi. Wyczytać z oczu Jezusa prawdę, bo we mnie wszystko krzyczy, że ja już się do niczego nie nadaję, że koniec ze mną, że takich jak ja to należałoby człowiek, takich jak ja to należałoby z tego świata skasować. To wiem, co we mnie krzyczy, wiem. A co ma do powiedzenia Jezus? W Jego oczach, w Jego spojrzeniu jest prawda. I to czyni świętego Piotra idealnym papieżem, bo o to chodzi w chrześcijaństwie, tak. Chodzi o to, żeby się owszem starać, próbować, w codzienności ćwiczyć się w tym, żeby polegać bardziej na Bogu, a nie na sobie, żeby dawać się prowadzić, żeby uparcie chwytać Jezusa i Maryję za rękę, starać się tej ręki nie puszczać. Owszem, o to chodzi w chrześcijaństwie, żeby się starać. Ale ostatecznie nasze doświadczenie jest jakie? Że żebyśmy nie wiem ile się starali, nie jesteśmy w stanie uniknąć czego? Nie jesteśmy w stanie uniknąć błędu, upadku, pomyłki. I ostatecznie chodzi o to, żebym w upadku, w błędzie, w pomyłce, jak odkryję, że puściłem rękę matki i zaryłem nosem w glebę, tak, to żebym miał odruch wracania gdzie? Do prawdy, do Jezusa, do żywego Słowa Boga, do prawdy, że ta prawda dała mi siłę, żeby powstać, żeby jeszcze raz ująć wyciągniętą do mnie rękę Boga, żeby jeszcze raz chwycić Maryję za matkę i dać się poprowadzić dalej. I ostatecznie tak naprawdę to jest najważniejsze w naszym dzieciństwie Bożym. Tak, i taką moc ostatecznie dał nam Jezus. To jest szczyt mocy Boga, szczyt mocy Boga, że potrafi okazywać nam miłosierdzie, potrafi kochać nas nawet w upadku. Potrafi się nad nami nachylać i dźwigać nas z upadku, tylko żebyśmy chcieli powstawać. Żebyśmy chcieli powstawać. To jest moc, którą nam daje prawda o Bogu. Moc wracania, moc powstawania, moc upartego próbowania od nowa, bo Bóg ze mnie nie zrezygnował. Bo On mi w Chrystusie ciągle mówi, że ze mnie nie zrezygnował. Amen.